Po jakiej części drogi możesz jechać, kierując hulajnogą elektryczną? Po jezdni, a może po chodniku? W pierwszej kolejności po drodze dla rowerów, drodze wspólnej dla pieszych i rowerów oraz pasie ruchu dla rowerów. Jeśli ich nie ma, wtedy dopiero możesz jechać po jezdni. Z zastrzeżeniem, że dopuszczalna prędkość na niej jest nie większa niż 30 km na godzinę. Dbaj o swoje bezpieczeństwo.